Wiedźmin spokojnie przełknął wino, odwrócił głowę i spojrzał na odległe wzgórze. Mimo iż schowany za chmurami księżyc ledwie tylko rozświetlał mrok wieczoru, sylwetka stojącej na wzgórzu postaci rysowała się bardzo wyraźnie. Nawet dla normalnych oczu, a co dopiero dla oczu wiedźmińskich. Delikatny wieczorny wiatr rozwiewał jej długie do pasa włosy i bawił się podartymi resztkami brudnej sukni, które ledwo co zakrywały ciało kobiety. Geralt przyjrzał się jej twarzy. Jego uwagę zwróciły zwłaszcza pełne usta i zielone oczy, które wpatrywały się w dwóch siedzących przy ognisku mężczyzn. W swym długim wiedźmińskim życiu Geralt z Rivii wiele doświadczył i jeszcze więcej widział. Od złotego smoka, przez prawdopodobnie wszystkie gatunki potworów zamieszkujących okoliczne królestwa, po piękne, acz nie mniej groźne czarodziejki. Niewiele było go w stanie wyprowadzić z równowagi i z pewnością nie była to stojąca na wzgórzu martwa żona myśliwego. Jeszcze wina? Tak, dobry pomysł. To już 9 lat. Aż tyle? Tak, 9 lat. Czasem zdaje mi się, że to wieczność, a czasem, że ledwie chwila. Tyle co splunąć. Jeśli wiesz, co mam na myśli. To były bruksy. Wampiry. Byłem głupcem, który miał za nic opowieści mądrzejszych od siebie. Ruszyliśmy leśnym duktem, na którym nikt nie powinien postawić stopy, a już na pewno nie naiwny i nieostrożny myśliwy. Pamiętam zresztą, że konie też nie chciały tam wejść. Ledwie je uspokoiliśmy. Tamtędy po prostu było krócej. Pomyślałem, że zaoszczędzimy na czasie. I przyszło mi za to zapłacić. Tak jak zwykle płacą głupcy. Bruksy czekały zaczajone na grubej gałęzi nad drogą. Marta jechała na koniu obok mnie. To było mgnienie oka. Złapały ją i pociągnęły w górę. Trakt spłynął krwią. Zmieniły ją i stała się jedną z nich. Bruksy? Jesteś pewien? Mówimy o mojej żonie, Geralcie. Wiem, kto ją zabił. I wiem, czym się stała. Zmieniły ją w morderczą bestię, która zabija bez skrupułów, bez chwili wahania. Widziałem to wiele razy, choć mnie nigdy nie skrzywdziła. Może jakoś jednak wciąż mnie kocha. A może się oszukuje i przyjdzie dzień, kiedy i mnie rozerwie na strzępy. Zwykle po prostu jest gdzieś w okolicy, tak by patrzeć na mnie z oddali. Wiesz, po czym poznaję, że się zbliża? Słyszę wtedy śpiew słowików. Słowiki i bruksy. Jest między nimi jakaś więź. To może być prawda. Słyszałem o tym. Może? Posłuchaj, jak śpiewają. Tylko posłuchaj. Więc znasz już moją historię. Opowieść o Jakubie myśliwym. Jakubie głupcu, który wciąż trzyma się blisko swej żony, choć jest dla niego już na wieki stracona. Bo przecież, cóż ja mogę uczynić, dokroćset? Spójrz. Tam stoi, stoi i patrzy. Poleję jeszcze wina. Daj kubek. Tobie też się przyda. Chwila, czekaj. Najpierw muszę dokończyć. Nawet nie wiesz, jak dobrze mówić to wszystko do człowieka. Zwykle opowiadam kamieniom, krukom, no i mojej martwej żonie.
Te 9 lat spędziłem polując w tej okolicy i ostrzegając wędrowców przed wejściem na leśny dukt, który zabrał mi kobietę, którą kochałem. I nieomal co noc słucham słowiczych treli i wyobrażam sobie, że opowiadają mi jakąś piękną historię, a nie zwiastują rychłą śmierć. No bo śpiewają pięknie. Geralt rad był w końcu odpocząć od podróży wyłącznie w towarzystwie Płotki. To też kolejne 2 dni spędził na rozmowach z Jakubem i polowaniu. A może wcale nie chodziło o zmęczenie podróżą i twarde siodło? Może jego wiedźmińskie zmysły podpowiadały mu, że w historii Jakuba Orstina jest jakieś drugie dno? Świetny strzał. Bestia ćwiczy. Jak wszystko. Chodź, wykroimy z niego mięso i wracajmy do obozu. No właśnie. Myślę, że na mnie powoli już pora. No. Chcesz powiedzieć, że wiedźmiński tyłek wystarczająco już odpoczął od siedzenia w siodle? No dobrze. A co byś powiedział, Geralcie, gdybym wyruszył z tobą? Czemu nie? Zapraszam. Ale myślałem, że nie możesz zostawić Marty. Geralt po cichu liczył, że Jakub wyrazi chęć wspólnej podróży. Był ciekaw, czy nawiedzająca go żona pozwoli mu tak po prostu odejść. Pewnie nie. Ale człowiek musi kiedyś spróbować. Myśliwy musi spróbować upolować sobie nowe życie, gdy stare już przestało istnieć. A przyznam też, chyba zbyt wielkim tchórzem jestem, by spróbować odjechać stąd samotnie. Z wiedźminem przy boku może jakoś przez to przebrnę. W końcu żywoty myśliwego i wiedźmina tak bardzo się od siebie nie różnią, co? Obaj czaimy się, zabijamy, by sami przeżyć i ruszamy dalej. Jeśli zbyt długo pozostajemy w jednym miejscu, po prostu umieramy. Tak to już jest z takimi jak my. Nieśpiesznie zbliżali się do granicy lasu. Jakub chwilę wcześniej przestał odwracać się w siodle i smutnym spojrzeniem po raz kolejny żegnać wzgórze, na którym tym razem nie było widać sylwetki Marty. Tuż przed granicą drzew konie stanęły same, jakby jeźdźcy gwałtownie ściągnęli im cugle. Czarny las, Geralcie. Boisz się? Damy radę przez niego przejechać. Tylko głupiec nie bałby się tej drogi. A ja raz już byłem takim głupcem, że też wtedy cię z nami nie było. No dobrze, ruszajmy. Czarny las solidnie zapracował na swą nazwę i złowrogą reputację. Tutaj słońce nigdy nie przebijało się przez splecione gałęzie starych drzew. Na wąskim szlaku panował co najwyżej skrywający dziesiątki tajemnic półmrok. Jakubowi co chwila zdawało się, że kątem oka widzi jakiś ruch i nerwowo rozglądał się na boki. Raz jeden udało mu się spostrzec biegnącą po ściółce małą jaszczurkę, ale nic więcej nie wypatrzył. Geralt zaś jechał milcząc i spokojnie, bezwiednie oceniając zagrożenie.
Coraz większe drzewa obrośnięte mchem i chubami napierały na drogę. Setki dziwnych, zapewne trujących grzybów zarastały ją bezczelnie. Czasem pomiędzy nimi można było zauważyć jakiś stary, zardzewiały hełm czy inny fragment pancerza. Należał niechybnie do kogoś, kto nieświadomy zagrożenia zapuścił się zbyt głęboko w leśną czeluść. Nagle drzewa jakby rozstąpiły się, tworząc sporą, mroczną polanę. Na jednym z jej końców znajdował się niewielki wzgórek, który po dokładniejszym przyjrzeniu okazał się być małą, starą świątynią, która nieomal zapadła się w sobie pod ciężarem lat i porastających ją roślin. Cała zaś polana pokryta była rozrzuconymi tu i ówdzie nagrobkami, dziesiątkami nagrobków. A wydawałoby się, że posępnie już być nie może. Racja. Ten cmentarz zdaje się być starszy od lasu. Trzymaj się blisko. Coś tu wyczuwam. Ja wiem, co wyczuwasz. Cmentarz. Skąd na bogów cmentarz w takim miejscu? Kto wpadł na ten szalony pomysł? Słyszałeś? Tak. Coś jakby kobiecy głos. To nie kobieta. Jakiego domu? O co chodzi tej szkaradzie? Nie rozmawiaj z nią. To cmentarna wiedźma. Uważaj na jej język. Język? Szkaradne stworzenie o hipnotyzującym spojrzeniu czaiło się między nagrobkami. Przykurczona istota opierała się o ziemię swoimi nienaturalnie długimi ramionami. Zaś wysuwający się z jej pełnej kół paszczy długaśny język zdawał się nie mieć końca. Język. Uważaj, co mówisz. Uważaj na to. Uważaj, słowiki. Uważaj na swe maniery. Uważaj na swe kroki, bo stąpniesz w śmierć. Smakowitą śmierć. Poszła sobie? Na szczęście wystraszyła się twojego miecza. Chyba powinienem zmienić spodnie. O czymże u diabła ona tak gulgotała? Nie mam pojęcia. I rzekłbym, że to jedna z tych chwil, gdy lepiej być błogim ignorancem. Wolisz gadać o demonicznej wiedźmie i jej pomarszczonych cyckach? Czy raczej napijesz się ze mną wina? Wolę wino. I z góry dziękuję, jeśli w czasie, gdy będę przełykał, powstrzymasz się przed dalszymi jej opisami, wiedźminie. Ech! Smaczne winko! Ruszajmy, nic tu po nas. Co racja, to racja. Spotkałeś już kiedy taką szkaradę? Zresztą, co za pytanie. Ty, wiedźmin, pewnie już i brzydsze widywałeś. Taka robota.
ale przyjemniej wspominać spotkania z tymi bardziej urodziwymi. A, to prawda. Czasami takie spotkania są bardziej niebezpieczne niż taniec ze strzygą. Kiedyś święto Beletein zastało mnie w jakiejś wsi nad Jarugą, a w taką noc ciężko jest się oprzeć pięknej dziewczynie. No mów. Bardzo ciekawie się zaczyna ta opowieść. Noc była gorąca, upojna, jak to zwykle w Beletein. Tak w tym, że rano, jasna miękkiej, pachnącej łące, obudziłem się na twardej podłodze piwnicy, w chałupie tamtejszego wójta. Okazało się, że to niewinne dziewczę było jego pierworodną córką. A, to pech. No, niestety pech. Wójt, mocno rozsierdzony, dał mi ultimatum. Albo pokonam krwiożerczego olbrzyma, który terroryzuje okolice, albo ożenię się z jego córką. I co powiedziałeś? Wybór był prosty. A jak duży jest ten olbrzym? A to dobre! Robi się coraz jaśniej. Czemu mi się wydaje, że o tej porze powinno się raczej ściemniać? Powinno, ale jakoś się nie ściemnia. Faktycznie. Nienaturalny blask coraz mocniej rozświetlał okolice. Dzięki temu Geralt mógł dostrzec coraz więcej niepokojących elementów krajobrazu. Na bezlistnych gałęziach wielu drzew widać było dziesiątki wiszących na cieniutkich sznurkach zwierzęcych czaszek. Wyglądało, że wszelkie przemykające przez las istoty tu właśnie kończyły swój żywot i stawały się częścią makabrycznej kolekcji. Jakby na potwierdzenie tych słów zobaczyli, jak z gałęzi mijanego właśnie drzewa kapie krew. Leżała na niej rozszarpana niedawno wiewiórka. Z małego, pozbawionego głowy truchła ściekała w dół stróżka posoki. Czarny las to jednak nie był najlepszy pomysł. A nie mówiłem? Wracaj, jeśli wolisz, Jakubie. Marta pewnie za tobą tęskni. Nie, Geralcie, nie wracam. Bardziej niż lasem przejmuję się tym, że resztę życia musiałbym spędzić uwiązany do mej martwej żony. Pewnie to znaczy, że jestem jeszcze większym głupcem. Choć nie tak wielkim, by nie zauważyć tych dziwnych znaków, gałązek, kości zwisających z drzew, czy tego, że aż cię ręka świerzbi, by sięgnąć po miecz. Masz mi coś do powiedzenia, Wiedźminie? Nie. To raczej rzeczy, o których wolałbym głośno nie mówić. Ale już za późno. Jesteśmy w labiryncie. W jakim labiryncie? To chyba jakiś żart. Przecież to po prostu las. Nie ma czegoś takiego jak po prostu las. Każdy las żyje. Potrafi myśleć, oszukiwać. W tym tu drzemią stare moce zmieniające przebieg ścieżek. Oszukujące nasz zmysł kierunku. Już raz tędy przejeżdżaliśmy. Stare moce? Co ty rozumiesz przez stare moce? Właśnie to. Kilka metrów przed nim. Na skraju traktu pojawiła się wysoko na 3 metry, jakby złożona z gałęzi, postać. Jej dłonie wieńczyły długie jak rzeźnickie noże wygięte pazury, miast głowy zaś. Na jej karku spoczynała jelenia czaszka z imponującym porożem. Bogowie! Co to jest? To wygląda jak było częścią lasu! To leszy. Może obaj byliśmy głupcami wjeżdżając do tego lasu. Uspokoję koniec na Himaxi, ale nasze własne nerwy musimy utrzymać sami. Czekamy? Nie. Możemy spróbować, ale to nic nie da. Nie chciałbym cię urazić, ale nie podoba mi się twoje nastawienie. Mnie również, ale ucieczka to tylko marnotrawstwo czasu i energii. Weszliśmy w labirynt. Każdy leszy jest na terytorium. Ten tak pozaginał ścieżki, że jakkolwiek byśmy uciekali. No to... wrócimy w to samo miejsce. Czyli, że faktycznie wdepnęliśmy w gówno, skoro nie możemy uciec. To będziemy walczyć. Zostań tu. Jestem szybszy.
Geralcie, czekaj! Zgubić! Mój medalion wibruje. Ptaki. Magiczne ptaki. Za nimi! Za nimi? Geralcie! Myślisz, że one są od... Wyprowadzą nas z labiryntu. Moja żona chyba jednak wciąż cię kocha. Oczywiście, że kocha. Gdzie one nas prowadzą? Tutaj. Wiedźmin i myśliwy zatrzymali się naprzeciwko wielkiego trzypiętrowego domostwa z mnóstwem okien. W niektórych widać było blask bijący z wnętrza, który odbijał się w skomplikowanych kolorowych witrażach. We wzorach dawało się dostrzec rozmaite stworzenia, ludzi, ba, nawet chędożące się pary. Ciężko było od nich oderwać wzrok. Ale gdy wreszcie im się to udało, zobaczyli, że słowiki, które wyrwały ich z pułapki Leszego, przysiadły na poręczy balkonu, na drugim piętrze. Tuż obok dłoni kobiety, która z tej wysokości spoglądała na mężczyzn stojących pod budynkiem. Drzwi domostwa rozwarły się, pchane niewidzialną siłą. Marta?